Jakiś czas temu na kanale Dave'a stworzyliśmy nasze klony i ja dzisiaj postanowiłem, że mojego klona przywołam i sprawię, żeby spełniał moje życzenia przez 24 godziny. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson, jak widzicie, Superman Szybson. Jak co odcinek, witam bardzo serdecznie w moim super nowym domku w Minecraft. I słuchajcie, na samym początku możecie zostawić łapeczkę w górę, 3000 łapek w górę i wylatuje kolejny odcinek, prawda, z jakiegoś mojego, nie wiem, wyzwań dla mojego klona, czy czego tam po prostu się będziecie chcieli i tak dalej oczywiście. Przede wszystkim zapraszam też na Chef Shopa. Tutaj, prawda, widzicie pięknie logo Chef Shopa. Tam możecie wbić sobie, kupić koszuleczkę, jakieś tu i zobaczyć, co tam jest po prostu. Link jest oczywiście w opisie, zachęcam. No i dodatkowo możecie wbić też na mojego Instagrama Szczypcą przez 2N. Ale to są już takie totalne podstawy postaw, wiecie o co chodzi. Dobra, wracając do tego, co tu się dzieje na Palionowie. W dzisiejszym odcinku przywołamy sobie mojego klona, który jak tutaj przyjdzie, no to będziemy mieli, będziemy robić wyzwania różne, nie? Typu, nie wiem, zetnij drzewo, prawda, nie wiem, podskocz 3 razy. Nie wiem, zobaczymy co mi tam przyjdzie do głowy. W każdym razie tutaj trzeba rozwinąć bardziej ten mój domek, ponieważ on wygląda totalnie tragicznie. Póki co, no jest taki, no nie wiem, przy tym co ma Dave, nawet przy tym, że ma spaloną Javirę z góry, no to mój wygląda jak taki kloc, że no, w sensie, wiecie, nie że kloc, który nagrywa, tylko kloc, że taki klocek. No i trzeba tutaj jakoś zmodernizować jakoś, żeby to wyglądało lepiej. No ja niestety nie mam za bardzo buduców, więc będę musiał uzbierać i tak dalej. Tu mam jeszcze jakieś mi zostały, no ale tu za bardzo nie ma co z tego zrobić. No w sumie to tylko mógłbym jakiś płot zrobić na szybko. No ale to nie wa... O, ja wiem, damy mojemu klonowi do zrobienia to, żeby zrobił mi jakiś płot tutaj śmieszny i tak dalej. Dobra, ja myślę, że najlepiej będzie, jak my go po prostu przyzwiemy zaraz, żeby po prostu on już tutaj był i tak dalej. Jak, kurczę, zapomniałem, jak było przyzywanie, jak się przyzywało tego, bo ja to ostatnio zrobiłem jakoś na odcinku Dave'a, ale nie pamiętam jak to było. Dobra, trzeba coś wykminić. Nie wiem, do nogi. Nie, to chyba nie to. To czekajcie, inne. Kurczę, jak ja inaczej mogę jak ja wtedy tam przywołałem, nie pamiętam. Do mnie. O! Jest! Ja nie mogę, ale ja... nie mogę, jak ja widzę siebie samego w Minecraft, to mnie... Nie mogę wytrzymać. Dobra. Halo, klonie, czy mnie słyszysz? Dobra, słyszę. Dobra, chciałbym cię poinformować o tym, że dzisiaj na twoje nieszczęście ja będę sobie tutaj, prawda, popijał kawusia, aż se łyknę. O, ale dobra, kawa. A ty będziesz dzisiaj spełniał moje życzenia przez 24 godziny. Zgadzasz się? Niechętnie, ale się zgodził. Dobra, może na początek coś bardzo łatwego, czyli jeśli jesteś głodny, zjedz se pork chopa, nie? Jesteś głodny? Dobra. Nie jest głodny. Dobra, to może coś innego. Na sam początek weź sobie dowolną szybę z tych, które tutaj są, ale jeden kolor i zrób mi płot dookoła mojego domu. Tak, na jedną kratkę. O, idealnie, super. Akurat tu mogło nie być, bo tu na wprost jest do drzwi. Ale dobra, no lecimy tu. Ty, no ale wartko, szybciej. No ale to weź od razu wszystkie. Ja nie wierzę, że to robię. Dobra, no i szybko. To ma być zrobione perfekcyjnie i szybko. Jak on się długo zastanawia, boże, jaki to jest nieudacznik. Nie mogę, co za klon. Dobra, no raz, dwa, trzy. Tu i teraz skręcamy. Szybko. Szybka akcja, tu. Dobra, szybki płot ma być zrobiony, taki fajny, no. Tu, ciekawe czy starczy. O, chyba, dobra, nie starczyło. No ale dobra, może być dwukolorowy płot. Jezu, jak to źle wygląda. Masakra, dobra, no. Teraz tu, no, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, no i tu trzeba rozwalić, no bo tutaj trzeba mieć jakieś wejście na wprost do tego. I tu zrób jeszcze takie wzdłuż tutaj tak. Co ty robisz? Dlaczego ty mi to rozwalisz? Ale nie dasz tyle. Na jedną kratkę, bo mam na jedną kratkę drzwi. Tu tylko trzeba to rozwalić. Dobra, zabiorę to. O, tu jest skrzynka, fajnie. Odrzucił mi ją, ale dobra, przynajmniej troszkę myśli. No i widzisz, i fajnie, fajny płot, podoba mi. O, patrz jak... Ale to, gdzie ty to rzucasz? Do skrzynki to odłóż! Do skrzynki! Jak spokorniał. Dobra, do skrzynki odłóż wszystko, dobra. Super, no to teraz tak, następne wyzwanie ode mnie to takie, że jak widzisz, w mojej skrzynce i ogólnie w moim ekwipunku brakuje drewna. Idziemy do lasu, żebyś wykopał trochę drewna. Ale zanim wykopiesz drewno, to najpierw proponuję, żebyś uzbierał sobie... Znaczy nie, w sumie wykop najpierw drewno, zrób sobie narzędzia, tak żebyś
Kamiennymi narzędziami to robił. O nie, się robi noc, jest ciemno. Najgorzej, czekajcie, tutaj jakoś, nie wiem, rzucę trochę światła na to. O. No ale nie gaś, no ja tu zapalam światło, żebyś ten... Dobra, kop drewno, rzucam trochę światła na tą sprawę. Nie wierzę. Pa, kopię drewno. Zrób sobie crafting i tam wszystkie co... Nie no, co ty robisz? Dobra, to jest nawiedzony jest ten mój klon. Ja nie wiem, co z nim jest nie tak. Co poszło nie tak przy twojej produkcji? Co się wydarzyło? Ja nie jestem taki głupi przecież. Dobra, zrób crafting i zrób se kill off. Albo siekierę se zrób, żeby szybciej kopał to drewno. Nie no, hop nie wie jak... Czy robisz ten crafting, czy co? A dobra, zrobił. Już myślałem, że jest tam na tyle głupi, że craftingu nie umie zrobić. Dobra, zrobił crafting, ma patyki. No nie wiem, czy mu starczy na to, żeby zrobić sobie kill off, ale... Znaczy siekierę, dobra, zrobił siekierę i kop, szybciej, szybciej. Może zrobić sobie też kill off, żeby wykopać sobie na przykład, nie wiem, kamień. Jak on kmini? Jezu, jakie on ma wolne ruchy. O, zrobił kill off. Dobra, idziemy w takim razie wykopać coś. Chodź, tutaj gdzieś na jakiś kamień. Tu gdzieś chyba powinien być. O, tu, do wody wskakuj i tam będziesz miał. Tu. Dobra, no idę. Nie wierzę, co się tu dzieje. Dobra, no kopię mi to. Nie wiem, jakie mu dać następne wyzwanie. Czekajcie, co by mu tu wymyśleć. O, kwiatki mi pozbiera, bo mam mało kwiatków dookoła domu. To kwiatki są idealnym pomysłem. Dobra, ile tam masz tego, kurczę, gdzie on jest? O nie, wpadłem sobie też razem z nim. No, czekaj, ja tu wykopię, żebyś szybciej miał do wyjścia. Tutaj, raz, dwa, trzy. O, super. Ile, i pokaż ile masz kamienia. Czy ci wystarczy? Dobra, wyrzucił. 4? Co ty? To ci starczy na 1 kilo, a ty jeszcze siekierę musisz zrobić, cały set, żebyś coś miał. A nie żebyś był takim totalnym biedakiem. Zbierasz więcej. Ja przytrzymam to. Masz mieć 2, to jest 5, to jest 8. 8 masz mieć, albo 9 najlepiej, żebyś sobie jeszcze łopatę zrobił. Czyli tu masz 4 ode mnie i musisz jeszcze 5 mieć. Znaczy ode mnie, no to już zbierałeś, no. Masz 9? Kiwnij głową. No to zbieraj dalej. Ile masz? Pewnie ma 10, co? No oddaj. 12, o kurczę, jak zaszalał. Dobra, wiesz to, chodź, idziesz zrobić sobie następne narzędzia. Tylko nie wiem, czy masz na tyle dużo drewna, żeby to zrobić, ale czekaj, rzucę tu trochę światła na tą sytuację. Patrzcie, spalam te sadzony. Dobra. No, robisz. Masz mi udowodnić, że masz cały, prawda, secik. Bez zbroi, nie? No bo kamiennej nie ma, ale normalnie narzędzia, wszystkie mają być. Ja nie mogę wytrzymać, jak ja widzę, jak on to robi, taki zamyślony. Kurczę, muszę to robić, bo klonem jestem. O, dobra, ma. Siekiera jest. Aha, dobra, to są że zbędne. O, dobrze, no to wywalamy. I udowodnij, łopata pokazana. Dobrze, siekiera. Kill off. I miecz. No dobra, miecz już widzi. Ła! Dobra, trzeba go na nowo przywołać. Te klony to są tak słabe, że masakra. Do mnie! To kurczę, nie działa, nie wiem, czy ja go nie zabiłem na stałe. Czekaj, do mnie! Co jest grane? Gdzie on jest? Halo, klon, do mnie! No nie, no zabiłem swojego klona chyba. Halo, klon, do mnie! Do nogi! Ale już! No gdzie on jest? Ej, no nie wiem, co jest z tym moim klonem, nie chce się do mnie przyzwać. Jeszcze raz, czekaj. Do mnie! O, dobra, działa. To trzeba było krzyknąć, się wystraszył. Już się nie będę bił, to był przypadek. Masz tutaj narzędzia. Tutaj to, co jest twoje. Tu masz to. Tu masz deski. I zrób sobie jeszcze miecz, bo twój miecz się znikł. Po prostu nie ma go, tak jakby, nie? Więc sobie jeszcze raz miecz zrób. Ale nie bij pana swego, bo jak widzisz, pan ma mocną, ciężką rękę i... Ja sobie nie pozwolę w kaszy dmuchać, wiesz o co chodzi. Dobra, udowodnij, że masz miecz. Już? Masz? Dobra, ma miecz. Dobra, chodź, idziemy na łowy. Idziemy na łowy na jakieś moby. Albo cokolwiek innego. Czy tam coś jest? Nie, to jest śnieg. Co tu robi śnieg?
co tu robi drzewo, ale dobra. Aha, to ja sam zasadziłem w sumie, teraz sobie przypomniałem. Dobra, trzeba znaleźć jakieś zwierzęta. Znajdź jakieś zwierzę i zabij. Jeżeli znajdziesz, no. Jak poszedł od razu, tak jakby wiedział, gdzie jest. Ale tu chyba nie ma. No, szukaj, szukaj. Jak do psa w ogóle, szukaj, szukaj. Dobra, no ja nie wiem, nie widzę tu żadnych. Tu gdzieś w las, no, dawaj w las. O, jest kura, dawaj tam te kury. Torturuj. Tu, o. O, pajak biegnie. Wow, jaki cios jej sprzedał. Dobra, już się nie biję, bo ja wiem, że cię na raz ściągam. Tu, jeszcze jedno, zbieraj jak najwięcej, żebyś miał żarcie. Dobra, tu, jeszcze masz jajko. Bierz jajko i robisz test na ojcostwo, czy będziesz dobrym ojcem. Bo mi nigdy się nie chciało wykluć. Dobra, no zabij tą kurę jeszcze. I chodź, test na ojcostwo. Wiesz, jak się robi test na ojcostwo? O, patrz, kurczę, wie. Czekaj, czekaj. Ty no, nie, no to jest niemożliwe. Czekaj, to może być fake. To jakieś dobre jajko było, dawaj drugim. Jak mu się wykluje ten drugi, to nie wiem, żeby klon był lepszym. Złapał go do ręki, mu się rozbiło. Dobra, no ale widzisz, to jest twój dzieciak. Co jak krowę, widzisz, to jest twoje. Musi się nim zająć teraz. A, taki się, dobra, czyli to jednak ten test na ojcostwo, jednak widzę, że był oszukany. Dobra, zwalniam cię ze służby w tym momencie. Znaczy, nie na zawsze, w sensie możesz iść spocząć gdzieś. Idź gdzieś, załóż sobie domek, nie? Wkopał się pod ziemię. Dobra, no idealne miejsce na domek. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, gdzie nie wiem, co się będzie działo, ale musimy zobaczyć koniecznie, jaką Javierę sobie wybuduje mój klon. Trzymajcie się, na razie, pa pa!